dzisiaj myślę, że mamy taki moment przełomowy. Jesteśmy 20 km od głównej drogi. Jedzie się w jedną stronę przynajmniej godzinę, jak nie godzinę 15. Dojechaliśmy i łożysko w tylnym kole Pawła całkowicie się rozpadło. Stało tyle. Walczyliśmy tutaj, nie wiem, dobre 2 godziny, żeby wybić skutki. Pokaleczone paluchy. Kombinowaliśmy z takimi prętami. Zaczęliśmy ciąć, tu jeden pręt. Oczywiście ten pręt był wygięty, grzaliśmy go na gorąco. Prostowaliśmy. W ogóle już ta ramka przez moment była, nie wiedzieliśmy co mamy zrobić. Jeszcze kurde, deszcz kropi. Całą noc padało. Staliśmy po dupie strasznie, udało się wciągnąć to łożysko. Tu już próby nawet były cięcia takiego drutu. O, przyciągniętego z resztki głagu. Już mieliśmy jechać i tracić cały dzień. Miejmy nadzieję, że uda się wbić to łożysko. Co również nie będzie zadaniem mega prostym, ale będziemy działać. Także no załamka już przez moment była, bo nie wiem, jechać do miasta, gdzie to miasto naprawdę tak do Magadanu jest, mamy 280 km stąd. Czy jechać gdzieś coś szukać, jakiejś pomocy, żeby nam po prostu wybili tą resztę tego łożyska, o śrubokręt, którym żeśmy próbowali wybić. Próbowaliśmy też łyżkami. To się stało z tulejką, która to łożysko się rozsypało. To po prostu takie coś zrobiło. Ja to już wyprowadziłem na prosto, żeby to łożysko dolegało tutaj, bo ono było pod przedtem tak, czyli krzywo, nie może tak być, bo znowu będzie wymiana, a nie mamy kolejnego dolnego łożyska. Mamy dopiero w dzicie. Gdzie żeśmy zostawili. Nic, spaliśmy tutaj. Zaraz tutaj za tą górą są resztki gułagu dnieprowskiego. Trauma niesamowita. Wczoraj żeśmy chodzili po tych resztkach. Wieczorem nawet żeśmy nie mieli ochoty ze sobą gadać. Człowiek strasznie przeżywa. Co ci ludzie musieli tutaj przejść? W ogóle strasznie tu jest. Krajobraz nie jest za ciekawy. Fajne górki, wszystko fajnie. Wczoraj wieczorem żeśmy wjechali. Tak dziwnie się człowiek czuje, pomyśląc ile tu osób zginęło. Byliśmy dwa, znaleźliśmy dwa w sumie stojące jeszcze gułagi. W tym drugim żeśmy nie byli już wczoraj, bo... Baraki. Nie gułagi, tylko baraki. W tym drugim żeśmy wczoraj nie byli, żeśmy miało gdzieś się rozstawić. Dzisiaj pójdziemy zaświecić świeczkę. Którą dostaliśmy w sumie od Antka, dzięki Antek, bo nie mieliśmy już miejsca. Mam dwie takie małe świeczki, zaświecimy świeczkę, pomodlimy się i będziemy chcieli jechać już w stronę Magadanu. Miejmy nadzieję, że uda się wbić wszystko, zakończy się cała historia z łożyskiem dobrze. Tu żeśmy już robili takiego zęba. Napsuliśmy trochę takiego zęba, żeśmy tutaj robili, żeby jakoś tam śrubokrętem się dostać do tego łożyska. Ale jak to mówią, potrzeba matką wynalazku. Wybiliśmy z afrykańską ośką. Po prostu włożyliśmy tą ośkę do środka. Nakręciliśmy nakrętkę odwrotnie. Czyli tak. Tutaj mamy różne kalibry młotków. Taki 100-gramowy i półkilowy. No i ten rant tego łożyska akurat udało się, że tak fajnie weszło. Tak, ja trzymałem, Mara zbił, o proszę co mi zrobił. Potem była zmiana, potem mu się odwdzięczyłem. Szpak dziobał pociana. I też jest ci. Także fajnie, udało się, zajebiście, że się udało to zrobić, wybić tą resztę. Naprawdę nie jest proste.
w warunkach warsztatowych ludzie mają problemy. Grzeją, nie grzeją, dobierają pręty zakrzywione. My takich specjalistycznych narzędzi nie mieliśmy, ale zrobiliśmy. Pabloni wymyślił. Opatentujemy i będzie Pabloni bogaczem na przyszłość. Proszę bardzo. Także udało się, fajnie. Działamy dalej. Pozdrosy.